Cześć, mam przed sobą czytnik i PocketBook InkPad X Pro i w tym filmie przedstawię pokrótce wygląd interfejsu. Po lewej stronie mamy skróty do aplikacji i różnych funkcji czytnika, czyli do odręcznych notatek, biblioteka, widok wszystkich aplikacji, pliki, aplikacja do dodawania zadań do wykonania, przeglądarka internetowa, tu już jest dodany sklep Google Play, jeśli przesuniemy dalej, to mam aplikację Reader, odtwarzacz muzyki, galeria. Możemy też dodać do tego paska inne aplikacje, czyli tutaj Lingvo, czy tłumacz Google. A możemy też usunąć niepotrzebne, albo takie, które rzadziej wykorzystujemy. U góry mamy pasek stanu z godziną, datą, ikoną, wskaźnikiem połączenia Wi-Fi, naładowania baterii. Jeśli klikniemy tutaj, rozwiniemy menu i tutaj mamy łącznik Wi-Fi, Bluetooth, optymalizacja aplikacji, chodzi o ich tutaj wygląd i szybkość odświeżania. Głośność, tryb samolotowy, zrzut ekranu, czyli włączenie takiego narzędzia jak kula nawigacyjna. Funkcja Global Handwriting, można używać na wszystkich stronach aplikacji. OK, włączmy. Automatyczne obracanie i regulacja podświetlenia. Mamy tutaj możliwość regulacji intensywności i barwy światła. I to by było na tyle. A jeszcze tutaj to jest przycisk pozwalający cofnięcie się do poprzedniego widoku. No, tutaj akurat nie zadziałał. Idea tego cofania jest nie do końca jasna. Tu mamy menedżer zadań, czyli zawsze możemy coś, jakąś aplikację. Tutaj akurat nie mamy żadnych działających w tle. Zobaczmy sobie tłumacza. OK. I tutaj możemy zamknąć wszystkie aplikacje, albo tylko tutaj znakiem X wybrane. I to było na tyle, mniej więcej jeśli chodzi o działanie i układ interfejsów PocketBook InkPad X Pro.